Cześć, a teraz pokażę wam, jak ta walka wyglądała z perspektywy kujdecnika. No to lecimy. Przeciwnik mnie próbuje wziąć na czołówkę. Ja mu się wywijam, a po nieudanym ataku robi świecę w górę. No i dosłownie pionowo. Na powtórce widząc... była szansa, żebym ja go dorwał jednak w tym zoom klimbie, ale no to była taka sytuacja mało klarowna, czy by mi się udało, czy nie. Wolałem jednak nie ryzykować. No i tu silnik Gryfona pokazuje swoją potęgę. Po paru chwilach rozpędzania się ma już 400 na liczniku i zaczyna mnie dochodzić. Ale ja tu wykorzystuję swój atut, jaką jest znacznie lepsza zwrotność i unikam kolejnej czołówki. Nie czołówki, tylko ataku. A jednak moje snajpienie z dalszej odległości coś tam jednak trafiło, jak się okazuje. No ale uszkodzeń no nie widzę, żeby zrobiło. Kolejne starcie. Łukiem staram się go zmusić do skrętu w prawo, żeby mu popsuć kąt podejścia i łatwiej uniknąć kolejnego ataku. Tu mu się wystawiam na deflection shota po to, żeby go w odpowiedniej chwili uniknąć. To bardzo ryzykowny manewr. Nie róbcie go, jeżeli absolutnie nie jesteście pewni swoich umiejętności i tego, że wiecie dobrze, co robicie. Ryzyko się opłaciło, bo wsiadam mu na ogon, jestem w stanie go ostrzeliwywać. No tym razem, jak widać, po jego prawym skrzydle już coś tam oberwał. I stracił też przewagę pułapu. A tu ja chyba będę próbował go zesnajpić z tej dużej odległości. Chyba tak, bo leci ewidentnie po prostej, no i... to się kończy dla niego bardzo smutno. No, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Hej.